Bardzo się cieszę, bo dzisiaj po raz trzeci od wznowienia dostaw artykułów żywnościowych wydajemy towar najbardziej potrzebującym mieszkańcom parafii i osiedla. W czerwcu podpisałem umowę w imieniu parafialnego zespołu Caritas z Bankiem Żywności na dostarczanie tej żywności. Ta umowa jest podpisana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym FEAT 2015. W dniu dzisiejszym do parafialnego zespołu Caritas dostarczone zostały produkty za sierpień i za wrzesień, czyli każdy, kto dzisiaj się zgłosił po odbiór, otrzymuje około 11 kg artykułów spożywczych na osobę. Paczki zawierają artykuły, podstawowe artykuły spożywcze z sześciu grup, czyli są to produkty, jest to olej spożywczy, jest cukier, są produkty sypkie, makaron, kasza jęczmienna, dzisiaj są płatki kukurydziane, jest dżem i produkty o długim terminie przydatności do spożycia, pakowane w puszki, czyli to będzie groszek z marchewką, klopsiki mięsne, mielonka wieprzowa, mleko oczywiście. Obecnie na liście mamy zapisanych 172 osoby. To oczywiście to jest ilość osób, natomiast ilość rodzin jest mniejsza, to jest 74 rodziny i 172 osoby. Przy czym ten program, w odróżnieniu od poprzednich edycji, ma taką zaletę, że każdy, kto dostarczy zaświadczenie w danym miesiącu, od następnego miesiąca będzie mógł otrzymać paczkę żywnościową. Czyli nie zamykamy naboru skierowań z MOPR-u w czerwcu, czy nie zamknęliśmy naboru skierowań z MOPR-u w czerwcu czy w lipcu, tylko sukcesywnie uzupełniamy skład osobowy, uzupełniamy listę i po prostu zwiększamy ilość dostarczanego towaru. Dostawy mamy raz w miesiącu. Raz w miesiącu, przy czym ze względu na sezon wakacyjny w sierpniu dostawy nie było, dlatego dzisiaj wydajemy towar i za sierpień, i za wrzesień. Żeby móc otrzymać pomoc w formie paczek żywnościowych, należy dostarczyć skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To skierowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje na podstawie wywiadu środowiskowego. I z tym skierowaniem należy zgłosić się do nas. W czwartki od godziny 15 do 17 dyżuruje tutaj ktoś z parafialnego zespołu Caritas, ewentualnie zostawić proszę w zakrystii i to dotrze do nas, uzupełnimy listę. Myślę, że dla osób najuboższych na terenie naszej parafii, naszego osiedla, taka pomoc w formie paczek żywnościowych jest znaczącą pozycją w budżecie miesięcznym. Krótko mówiąc, mają towar w domu o długim terminie przydatności do spożycia. Otrzymując go od nas, nie muszą go kupować. A zwykle to są osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej, materialnej, często zdrowotnej. Jest nas tutaj troje członków parafialnego zespołu Caritas. Oprócz mnie są dwie koleżanki, które prowadzą zapisy i pilnują dokumentów, żeby były poprawnie wypełnione. Po przyjeździe towaru zwykle osoby, które otrzymują od nas te paczki żywnościowe, pomagają w rozładunku, a dzisiaj dodatkowo jeszcze skorzystaliśmy z pomocy innych osób z parafii. Przy tej okazji bardzo dziękuję za tą pomoc, bo dzięki temu przebiega proces od rozładunku do wydania towaru, przebiega sprawnie i nie zajmuje tyle czasu, ile zajmowałby, gdybyśmy robili to sami. Obecny program pomocy żywnościowej, tzw. podprogram 2015, trwa od czerwca 2015 roku do końca lutego 2016 roku i przy tej okazji być może ta informacja dotrze do osób, które otrzymują od nas paczki żywnościowe.
aby osoby, którym ważność skierowania z MOPR-u kończy się w październiku, aby w październiku osobiście, takie osoby w październiku muszą się osobiście zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odebrać nowe skierowanie, aby mogły otrzymać żywność w listopadzie, w grudniu i w przyszłym roku.